Witajcie, Ancymon, jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie o osobie, o której kiedyś nie nagrałem, ale jako że historia YouTube'a co kilka lat zatoczy koło, śmiało dziś możemy o nim porozmawiać, szczególnie że przez pewne słowa, przez pewien film, przez pewne zdarzenia znowu znalazł się na językach kanałów komentarzy. Cześć, to ja Milo. A ja Marcel. Gdzie będziemy testowali energetyki Black. Co jest, kurwa, ty serio będziesz śmiał się z dzieci? Nie no co, wydajcie spokój, za kogo mnie macie? Z ich ojca. Ponieważ 5 lat temu właśnie ten ojciec wpadł na genialny pomysł nagrania tego filmu. Mati, ale to, że ty nie wierzysz w to, że ludzie się nie zmieniają, nie oznacza, że faktycznie tak nie jest. Mógłbyś chociaż dać mu szansę, zobaczyć albo spojrzeć na niego w taki bardziej pozytywny sposób. Dziewczyny, słuchajcie, znacie aferę z Natsu? Tak. Tak. No i jak wy na to patrzycie? A oglądacie ją? Ja oglądałam, no tam w Teamie X to ją oglądam czasami. Wszyscy, kto ja o tym mówią. Ale te ostrzejsze materiały też są w linkach? Nie wiem, bo nie wchodziłam. Wiem, że są linki do tego. Nie wchodziłam. No bo ja nie wiem, czy są te najostrzejsze materiały. Specjalnie czekałem do końca tej sceny z jakimkolwiek komentowaniem, ponieważ chciałem, żeby przeleciała ona jak najszybciej, ponieważ mimo, że jestem tylko youtuberem, chcę zadbać o wasz komfort, o wasz humor, o wasz stan psychiczny, a nawet możliwie powstały stres pourazowy, ponieważ za każdym razem, gdy będziecie wcinać mazurka, będziecie przed oczyma mieli starszego faceta, który wbił do pokoju jakichś dzieci, żeby zapytać ich o filmy Natsu, kierując całą rozmowę na to, żeby porozmawiać z nimi o tych filmach, w których Natsu była naga. Fuj, kurwać! Fuj! Dobra, ochłonęliśmy wdech i wydech, moi drodzy, dopiero co film się zaczął, a w tym filmie już chyba jest za dużo wulgaryzmów, także podejdźmy, a raczej spróbujmy podejść do tego filmu nieco spokojnie. Synuś, podobno edukacja seksualna jest teraz na wczesnym etapie. Chciałbym jako ojciec porozmawiać na ten temat. Nie będziemy rozmawiać na taki temat. Nie będziemy rozmawiać na takie tematy? Tego jest internet. O, tego jest internet! Ale to ja mogę ci dużo rzeczy podpowiedzieć. I oglądamy razem filmik, czy nie? Mać. Po prostu mać. Kochani, trzeba o tym pogadać. Nie mamy za dużego wyjścia, temat jest publiczny. Osoba, którą komentujemy, również jest osobą publiczną. Mój kanał jest publiczny, nie możemy sobie tego minąć, przepraszam. Wracając do poprzedniego klipu, spokojnie, już nie będę wam pokazywał, co trzeba mieć w głowie, żeby pytać dzieci o Natsu, która masturbuje się nago na kamerkach dla dorosłych. To były filmy przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. Nie jestem specjalistą, nie jestem ekspertem, natomiast myślę, że te dzieci osiemnastki nie miały. A kolejny klip wcale nie jest lepszy, ponieważ po pierwsze... A po drugie wchodzisz do pokoju chłopaka, który kur ewidentnie nie chce być na nagraniu. Pytasz go, hej, chcesz obejrzeć filmiki z Go Natsu? Chcesz zobaczyć? Bo ja mam. Chcesz zobaczyć? Ja mam. Wiem, Marcinie, że chcesz być cool tatą, ale jeśli chcesz takim być, to nie wiem, zamów pizzę, kup chłopakom Coca-Colę, obejrzyjcie na przykład jakiś film z Jasonem Stathamem, a nie proponuj im oglądanie soft porn z tobą. Kochani, jedno wtrącenie, tak sobie wymarzyłem i oczywiście będę się mocno starał, żeby to się udało. Do 30 lipca, czyli do moich 26 urodzin, chcę zebrać nas tutaj wszystkich 300 tysięcy osób. Brakuje 20 tysięcy. Chociaż patrząc na ostatnie miesiące, to w miesiąc jest nowych 10 tysięcy widzów, więc oczywiście jeśli chcesz pomóc mi, żebyśmy tego 30 lipca na streamie urodzinowym sobie świętowali, że jest nas tak dużo, taka okrągła liczba, to zasubskrybuj, będę bardzo, bardzo wdzięczny, tak? Przez kolejne 2 miesiące zapewne będę jakoś starał się, żebyście zasubskrybowali. Przepraszam, wszystkich, którzy będą tym zmęczeni. Dziękuję wszystkim, którzy się nie obrażą. Bardziej niż sam klip, jednak przeraża mnie to, co może czuć chłopak i co może usłyszeć w szkole, kiedy do niej wróci tam po weekendzie. Fajnego masz starego. Obejrzałeś już porno stary? Może mi twój stary wysłać link do Natsu? I to tylko niektóre komentarze, które mogą się pojawić w mniejszych bądź większych żartach w jego kierunku. Nie. Nie będziemy oglądać. Przecież nie będę oglądał. Jak to nie będziesz ze mną oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. A, to jeszcze nie koniec. Ja się wychowywałem na książkach Lwa Starowicza, profesora Lwa Starowicza. A teraz wychowuję internet. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie byliście świadkami najgorszej reklamy czytania książek oraz jednocześnie najlepszej reklamy internetu. A, ale w szkole macie tę edukację, tak? No, gdzie gada mam przyjaźni.
O jakiej przyjaźni gadacie? No, to nie ma nic, ja. I co, nie ma? No nie ma, nawet że dwór. No po prostu, no niczym tam jest. No ale na przykład... Nie, nie gadam o tym. Nie gadacie o tym? Nie, no spytaj się widzów. No zobaczy, że nikt ci nie powie, że tak mają. No spytaj się. No pytam się. Ja również się pytam, człowieku, czy ty masz godność i... No i popatrz, synuś nie chciał z tatusią obejrzeć razem młodej influencerki. Przestań. Błagam, kurwa, przestań. Nie poprawiasz swojej sytuacji. Oglądając ten film, czuję się, jakby Marcin wszedł jedną nogą w psią kupę, próbował ją wytrzeć o trawnik i w momencie, gdy to robi, drugą bosą nogą wchodzi w drugą kupę. Ludzką. Zdobyłem materiały. No naprawdę, jest tak jakby patrząc ostro i to są materiały, których nie widać na YouTubie. Na YouTubie jakby jest tylko w samym ubraniu. Mówimy oczywiście o Natsu. O, dziękujemy za wyjaśnienie, chociaż patrząc na miniaturę tego filmu, można by pomylić YouTuba z pomarańczowym YouTubem. Natomiast nie chcę o niej samej mówić, bo już wczoraj powiedziałem, że generalnie mi jest to obojętne i tak naprawdę w języku młodzieżowym mam na to wywalone, ale... Czekałem, ponieważ jak już możecie się domyślić, mimo wszystko Marcin skupi się na Natsu. Gdybym miał ją bronić, to powiedziałbym, że była młoda, głupia, nie wiedziała co robi, ale czy nie wiedziała co robi? To był łatwy, szybki zarobek. Taka praca to jest łatwy, szybki zarobek. Ktoś może powiedzieć, że w łatwy i szybki sposób wydoiła z takich boomerów jak kasę, czy od kogoś, od innych facetów. No tak, spoko. Tylko czy ktoś chciałby mieć taką żonę? Tutaj tak samo jak na swoim odcinku nie będę mówił, czy to co robiła Natsu było okej, czy nie było okej. Również jednocześnie nie chcę kraść argumentów prostracji, więc posłuchajcie Julki. Posłuchajcie Julki. On. Jeszcze on. Przykładów tego typu par jest naprawdę wiele i wszystko zależy od ludzi wchodzących w skład takiej pary. Jeżeli komuś to odpowiada i kocha swoją drugą połówkę, to jaki problem? Skutki takiego łatwego zarobku mogą być katastrofalne, a decyzje mogą zniszczyć reputację, niestety, na całe życie. Ogólnie Natalii współczuję, bo to będzie się za nią ciągnęło. Niektórzy mówią, że minie kilka dni i to ten temat zaniknie. Nie, to będzie się cały czas za nią ciągnęło. Pamiętacie o Natsu? O tej głośnej aferze, która miała być na językach przez cały rok? No, Marcin też mi o niej przypomniał. No i jest. Natsu wydała oświadczenie. I jestem po prostu... Jestem tym przerażony. Przerażony słowami. Bardzo dziękuję za wsparcie, a w szczególności najbliższym mi osobom, które są przy mnie w tych momentach. Z perspektywy czasu wiem, że moje wybory w młodości nie były dobre, ale wyciągnęłam wnioski i dzięki temu mogę bardziej docenić to, jakim jestem człowiekiem teraz i jak wygląda moje życie. Przepraszam, jeśli kogoś z was zawiodłam. Nie będę się ukrywać ani poddawać. Podjęłam decyzję, że idę dalej naprzód, będąc silniejsza o kolejne doświadczenia w moim życiu. Z góry dziękuję za zrozumienie. Szczerze to nie ma tutaj hajzerowania, nie ma tutaj obracania kota ogonem. Jest pochylenie głowy, przyznanie się do winy i jednoczesne powiedzenie, że w sumie to nie będę się poddawała, tylko robię swoje dalej. Więc czym Marcin jest aż tak przerażony? Z jej komentarza nic nie wynika. Dziewczynki, słuchajcie, źle zrobiłam, nie róbcie tak. Pamiętajcie, no co to może się stać i tak dalej. Tylko jest o niej. Wiecie co? Wyciągnęłam w nos wnioski, zrobiłam błąd, wyciągnęłam wnioski. Byłam głupia, ale to moje życie to jest, wiecie, fajne. Nie chciałabym nic stracić. No oczywiście, że nikt nie chciałby stracić. Ale wiecie co, dziewczynki? Słuchajcie, przecież możecie brać przykład ze mnie. Rozbierać się. Po co iść do McDonalda do pracy? I to wszystko Marcin wyczytał z tego tekstu, który przed chwilą przytoczyłem. W którym miejscu znalazł zachęcanie do naśladowania? Nie wiem. Dlaczego nie znalazł pozytywnego przekazu? Nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że cieszę się, że poczekałem z tym materiałem tydzień albo dwa tygodnie, ponieważ w tym dzisiejszym filmie możemy podsumować wszystkie głupoty, które wypowiedział Marcin Mazur na przestrzeni kilku dni, nagrywając na różnych youtuberów. Przepraszam. Co? Jadę po szybko po leki, bo zaraz zamknę. Dobrze. Awantura. Po tym filmie zawrzało, a twórcy internetowi postanowili wypowiedzieć swoje zdanie na temat Marcina Mazura. Marcin Mazur, jako że nie przejmuje się słowami ludźmi, jako że jest tym starszym, poważniejszym człowiekiem, postanowił odpowiedzieć na każdy, nawet najmniejszy komentarz w jego stronę. Z jednej rzeczy się bardzo cieszę. Przed nami 5 filmów, które myślę, że choć odrobinę zapełnią nam mózg, żebyśmy nie myśleli o tej pierwszej sytuacji, o tym pierwszym klipie, natomiast z drugiej strony ja pierw 5 filmów Marcina Mazura przed nami. Kurczę, muszę się ubrać, bo może ten materiał będzie jeszcze gdzieś wykorzystany. Hej, miśki! No cześć, misiaczku! Cześć!
iść. Przepraszam, kochani, miało już nie być odrażająco i przeraźliwie. Przepraszam. Małoletnie osoby nie mogą iść w jej ślady, ponieważ jest to nielegalne. Nielegalne? Tak, frustrację skomentowała słowa Marcina Mazura, który powiedział o dzieciach idących w ślady Natsu. Nie chcę o tym nawet myśleć, nie chcę sobie tego wyobrażać, ale jestem święcie przekonany, że gdyby taka sytuacja wynikła, to kamerka takiej osoby zostałoby zdjęta szybciej niż zostałoby konto tam w ogóle założone. Mówienie, że któraś praca jest lepsza, a któraś jest gorsza, jest trochę nie okej, bo wszystkie te prace są potrzebne. No tak, są potrzebne, ale jednak jedna jest gorsza, druga mniej gorsza. Gdyby nie była jedna lepsza, druga gorsza, to rodzice nie musieliby nam mówić: ucz się. No chyba, że są rodzice, którzy mówią: rozbierz się. Łatwo zarobić kasę. Wydaje mi się, że komentowanie tego, że lepsza praca jest gorsza, druga lepsza, nie ma w sumie jakiegoś większego sensu, ponieważ dla jednej osoby jedna będzie lepsza, druga będzie gorsza, jedna będzie cięższa, druga będzie cięższa. Dla osoby pracującej jakoś fizycznie, praca przy komputerze nie będzie ciężką pracą, natomiast w drugą stronę dla osoby, która pracuje przy kompie, to ta praca jednak psychiczna będzie o wiele bardziej męcząca. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo i tak dalej, to znam wiele osób po magisterce, które zarabiają dosyć mało, natomiast znam dużo osób po zawodówce albo zupełnie bez szkoły i zarabiają bardzo dużo. Ja na przykład jestem po technikum, po studiach i nawet mam tytuł magistra i jestem youtuberem, nawet w XXI wieku. Tutaj taka dziewczyna, prostracja, nagrała film, no i właśnie, w którym popiera działania Natsu, czyli rozumiem, że popiera prostytucję. No właśnie, oglądałem film Julii i ja nie doświadczyłem żadnego stawania po stronie Natsu, tylko Julka wypowiedziała swoje zdanie. Tam nie było bronienia Natsu. Feministki walczą o prawa kobiet i między innymi w przypadku Natsu też stanęły po jej stronie, mówiąc, że ta praca, którą ona wykonywała, to jest praca jak każda inna. Czy jak jest wasze zdanie na ten temat? Znaczy, no wiadomo, że kiedyś w młodości mogła głupie błędy porobić, tak? No i ona bardzo dobrze wie o tym, że coś źle zrobiła w tym momencie i przepraszała za to i mówiła, że no zrobiła to po prostu źle, bo w młodości głupie rzeczy robiła. Każdego sprawa, no jakby osobista, więc nie powinien, druga osoba nie powinna się jakby w to wtrącać, kto ktoś robił w młodości. Przepiękna sprawa. Naprawdę bardzo podoba mi się to, że ktoś nie do końca zna sprawę albo ktoś nie do końca zna przeszłość danej osoby i nie chce tego komentować, nie chce oceniać, nie chce ogólnie za bardzo o tym gadać. W jaki sposób dorosły mężczyzna reaguje na te słowa? Uważacie, że taka praca jest... czy to jest praca? Nie. No nie. Nie. Czy wy chciałybyście tak pracować? Noż ja pier... Pójdziemy się spytać, co sądzą o tym inne osoby. Czy dla was to jest coś normalnego? Coś normalnego. Praca jest zawsze pracą, tak? Żadna praca nie hańbi. Tutaj sytuacja jest niemal identyczna. Chłopaki również nie bardzo chcą gadać o Natsu, mimo usilnych starań Marcina Mazura. Dlatego pominiemy tą całą rozmowę, ponieważ trwa ona 3 minuty i wygląda ona tak samo jak poprzednia. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że my jesteśmy tolerancyjni, chłopaki. Że wbrew pozorom, pomimo tego, że jesteśmy krajem mocno katolickim, mieliśmy papieża, to jednak akceptujemy gejów, akceptujemy jakieś inne mniejszości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli kiedykolwiek graliście w UNO, macie tak zwaną kartę zwrotną. Wystawiacie ją i wasz przeciwnik znów musi wystawić kartę bądź dobrać kolejną. W internecie istnieje pojęcie karta kolegi geja, której używają osoby, by oprzeć na niej całą swą linię obrony, gdy ktoś wytknie im nietolerancyjność. Karta papież Polak to zupełnie inna para kaloszy. Wyciągnie was z każdej opresji. Argument papież Polak wygrywa każdą grę, walkę i kłótnię. No i byłem porozmawiałem z młodzieżą, tam nie chcieli się pokazywać. Syn Marcina Mazura, który ewidentnie nie chciał być na nagraniu, niestety nie miał takiego szczęścia jak chłopaki przed chwilą. Pod koniec odcinka Marcin Mazur zwraca się do widzów, puentując całą sytuację z Natsu. Jeżeli uważasz, że to jest normalna praca, to idź do rodzica i powiedz mu, że słuchaj, tato, mamo, ja uważam, że rozbieranie się przed kamerkami to jest normalna praca. Idź i to powiedz. I zobaczymy, co usłyszysz od rodziców. Co do słuszności zarabiania na kamerkach, nie będę się wypowiadał. Natomiast tekst pójdź do rodziców i powiedz im swoje zdanie i zobacz, co powiedzą, jest niemożliwie głupi. Ponieważ masz swoje zdanie, powiesz je swoim rodzicom,
oni wypowiedzą swoje zdanie. Więc co usłyszysz? Ich zdanie usłyszysz. Ich zdanie może być kompletnie inne, aczkolwiek niekoniecznie słuszne. Jedna praca jest lepsza, druga praca jest gorsza. Na miejscu Marcina Mazura raczej nie wypowiadałbym się o tym, która praca jest lepsza, która jest gorsza, ponieważ jeśli chodzi o nas, youtuberów, to jesteśmy drugim od końca zawodem szanowanym przez Polaków. Mati, ten Marcin to nagrał tylko o prostracji? No co, poszaliście? Oglądam Bandzia, który nagrał film, napisałem mu komentarz, żeby się spotkać na live'ie, no ale oczywiście, no nie będzie ze mną rozmawiać na live'ie. Śmiem twierdzić, że przy 20 tysiącach osób na transmisji na żywo mógł nie widzieć twojej wiadomości. Natomiast wy możecie zobaczyć jedną wiadomość, chodzi oczywiście o link w przypiętym komentarzu do Discorda Ancymona Matiego. Jest nas prawie tam 10 tysięcy, fajne kanały tematyczne, można gadać z ludźmi, można pisać z ludźmi, można rozmawiać z ludźmi i grać z ludźmi. Ja również jestem na tych czatach głosowych, dostajecie powiadomienia o każdej rzeczy związanej z YouTube'em i oglądamy tam filmy. Zapraszam, no ciebie brakuje, no wszyscy ciebie brakuje. Kolejna gnida, która potrafi nagrywać, ale już spotkać się nie bardzo, no nie? Marcinie, wiem, że jesteś fajny, cool koleś, ale może nie wszyscy mają ochotę z tobą rozmawiać. Nie chodzi absolutnie o strach, a o niechęć do twojej osoby. Tak to jest łatwo, przed kamerkami. Kolejna osoba, której proponuję, porozmawiajmy. Po prostu, porozmawiajmy na ten temat, a nie nagrywajmy sobie jeden na drugiego. Tylko co? Nie będzie się ze mną spotykać, bo nie? I ma do tego pełne prawo. I czy my właśnie nie jesteśmy świadkami tego, jak ktoś nagrywa film na kogoś? Czy Marcin Mazur nie powinien być tym dojrzalszym, który jednocześnie nazywa kanały komentarzy robalami? To kim jest teraz Marcin Mazur? Pan się nie powinien wypowiadać za dużo na jakikolwiek temat, bo pierdzieli pan straszne głupoty. No ale dlaczego mi stary nie powiesz tego bezpośrednio na rozmowie? Dlaczego jak ci zaproponowałem rozmowę, to nie jesteś w stanie ze mną porozmawiać? To jest w sumie trochę smutne, nie? Bo zaczęliśmy od tego, hej, może porozmawiamy i dojdziemy do jakiegoś porozumienia. A skończyliśmy na, no weź ze mną porozmawiaj, co? No weź chodź, Powiedz mi taką rzecz, wytłumacz mi. Potężny youtuber mówi coś o mnie. Okej, ma prawo jakieś zdanie, ale jeżeli ja chcę to skonfrontować, to powiedz mi, dlaczego nie ma jaj? Dlaczego jest taką... Dobrze, kochani, zakończmy ten przykry widok. W następnym materiale Marcin Mazur skupił się na filmie Zeba, powiedział tam kilka trafnych argumentów oraz wrócił do komentowania filmu, a raczej streama Mandzia. Teraz live'a prowadzi Mandzio, no i ma o wypisie dramki, czy Mazur mnie zniszczy, bo wie, że dzisiaj miałem publikować materiał. No i właśnie, powiem ci trochę, Mandzio, miałem podejść delikatnie do tego. Nexe oraz mój syn powiedzieli, żebym nie wrzucał tych materiałów. Ja je odrzuciłem. Te, które są, wiesz, twoje prywatne, takie kompromitujące. Od osób starszych na ogół wymaga się nieco więcej, nie? A nawet jeśli nie wymaga się nieco więcej, to wymaga się jakiejś takiej podstawowej kultury, albo przynajmniej tego, żeby nie zachowywali się jak gówniarze. Natomiast jak jest sytuacja, w której Mandzio nie chce z tobą rozmawiać, a ty mówisz, o, mam na ciebie haki, ale mam na ciebie, no okej, okay, no nie chcę, okej, okay, nie chcesz ze mną rozmawiać, okej, okay, ale mam na ciebie haki, no nie chcesz ze mną rozmawiać, powiedziałeś coś negatywnego o mnie, mam na ciebie brudy, mogę wyciągnąć te brudy. Kurwa. No to myślę, że wszyscy już chyba wiemy, z czym mamy do czynienia oraz dlaczego youtuberzy nie chcą z tobą rozmawiać. Ostatni film Marcina trwa ponad godzinę i jest drugą odpowiedzią na film prostracji, tylko teraz już chyba tak poważnie i bez śmieszkowania. Jako że materiał jest długi, skomentuję tylko największe fikołki Marcina Mazura w tym filmie, a całość obejrzymy sobie na streamie, który będzie... Pewnie już był. Oglądamy gołą Natsu, a miniaturka wyglądała tak. No i uważam, że jest... Bardzo nie na miejscu. Wiem, że jest ta cenzura, ale... Masz prawo mnie tak oceniać, mówiąc, że to jest niesmaczne. Wiele osób może tak myśleć, ale również dużo osób może myśleć inaczej. Że słuchajcie, zaraz będzie lato, słuchajcie, przecież to jest dokładnie taka sama poza, jaką zobaczymy na plaży. Po pierwsze, jeśli do wszystkiego podchodzilibyśmy w taki sposób, każdy może myśleć to, co chce, każdy człowiek jest inny, każdego postrzeganie świata
jest inne i każdy ma inne zdanie na inny temat. To zarówno film mój, Prostracji i Marcina Mazura nie miałby jakiegokolwiek sensu. Każdy z nas przedstawia jedynie swój punkt widzenia i myślę, że jest to jasne. Mam przynajmniej taką nadzieję. Po drugie, nie mam pojęcia, na jakie plaże chodzi Marcin Mazur, ale jak żyje, tak nigdy nie widziałem, żeby ktoś opalał się, tak jak wypięta Natsu na jego miniaturce. YouTube to nie jest miejsce, gdzie tego typu treści powinny się znajdować. Ale o jakich treściach mówisz? Czy treścią dla ciebie jest zawartość materiału? Jeżeli uważasz, że to się nie powinno znajdować na YouTubie, czy na moim kanale, no to przytocz mi, który fragment, dokładnie, który fragment nie nadaje się, który fragment jest łamaniem regulaminu, bo ja naprawdę tego nie wiem. Oczywiście można sobie powiedzieć, chyba że jesteś cenzorem. Chyba że ty jesteś cenzorem, który mówi, ty nie możesz tego wrzucać. Ty nie możesz tego wrzucać, bo mnie się nie podoba. Wskaż mi, który moment w moim materiale nie nadaje się do publikacji na YouTube'a. Po raz kolejny, Prostracja nie powiedziała nigdzie, że nie możesz czegoś robić albo że nie możesz czegoś wrzucać, jedynie zwróciła uwagę na fakt, że film jest niesmaczny. Czy film Marcina Mazura łamał regulamin? Nie. Czy był obleśny? Jak najbardziej. Który dokładnie fragment? Pierwsza i druga rozmowa z dziećmi oraz sama miniatura. A teraz widzowie, zobaczycie przykład manipulacji wami. W swoim opisie kanału pisze pan, że jego filmy śmiało mogą oglądać dzieci i młodzież. Teraz zobacz, jak zostałeś zmanipulowany. Wycięta została część zdania. Zdanie wygląda tak. Teraz posłuchaj to, co ja napisałem. Moje filmy śmiało mogą oglądać dzieci i młodzież. Nie ma kropki. Jest przecinek. Bo, ponieważ, dlatego nie ma w nich żadnych wulgaryzmów, alkoholu i papierosów. I to jest akurat zabawne, ponieważ tutaj Marcin jest chyba bardzo wkurzony na Julkę i chciał bardzo poważnie przedstawić takie mocne fakty, że ona manipuluje. Dlaczego jest to śmieszne? Ponieważ na moim streamie, w którym oglądałem te wszystkie filmy Marcina Mazura, pojawił się cały na biało Marcin Mazur, który również chciał udowodnić mi, że Julka manipuluje. Zobaczcie sami z jakim skutkiem. Tylko proszę, naprawdę, bo to jest bardzo słabe, że nawet twórcy mówią, że pierwszy vlog, satyra 500+, że tam jest alkohol pokazany. No właśnie, ale jest ten alkohol, więc komentowanie, ej, znajdź mi, ale nie używaj tego, bo to jest satyra, jest. Nie ma? Jest. Dzieci tam wchodzą, dziecko nie skuma, że to jest satyra, dziecko zobaczy alkohol, dziecko zobaczy pitą ciecz z butelki po alkoholu i pomyśli sobie, że to jest alkohol. Nie będzie rozkminiało, że to jest satyra, że to ma być śmieszne, że to jest skeczyk, tylko będzie widziało 40-letniego typa, który pije alkohol na YouTubie. Czy gdzieś to jest pokazane? Bo w ten sposób... Jest. Ten fragment z 500+, że nie kumasz pierwszego vloga. Ale ja kumam pierwszego vloga. Wiem, że to jest satyra, aczkolwiek jest tam alkohol. Marcin, mówisz, że nie ma alkoholu. Wiem, że to jest satyra. Okej, przyznajemy, ten film został stworzony w celach humorystycznych. Ten film jest satyrą. Tak? Okej. Okej. Jest satyrą. W porządku. Nie mam z tym żadnego problemu. Jest satyrą, ma być śmieszny, został stworzony w celach humorystycznych. Przedstawił swój program. Wchodzisz do sklepu Alkohole, sklep 24. Ja swój przedstawię, 500+. W żadnym moim filmie nie ma alkoholu, powiedział Marcin Mazur. Big Wowa, 100 ml. Czy to nie jest alkohol? W celach humorystycznych, okej. Okay. Śmieszny żart, rozbawił mnie. Czy to nie jest alkohol? Jak wejdę do sklepu i w tle będzie alkohol, ale to nie jest tło, to jest główny plan. Nie bądź śmieszny. Ja nie jestem śmieszny, jestem zabawny. Ty jesteś śmieszny, Marcin. To jest pierwsza różnica między nami, taka podstawowa. I to nie jest tło twojego filmu. W tle twojego filmu jest solarium. W tle twojego filmu jest solarium, na przykład natomiast główny plan to jest alkohole. Sklep 24 godziny. Tutaj w tle twojego filmu jest siatka, jakieś ogrodzenie, natomiast na pierwszym planie trzymasz małpki. Tła tutaj na przykład, znaczy nie, tło to jest szafka, natomiast na pierwszym planie jest ratafia pigwowa 100 ml 30%. Po raz kolejny podkreślam, wiem, że to jest materiał humorystyczny, wiem, że to jest materiał, który ma być śmieszny. Bierzesz tą pigwówkę do rąk. Gdzie tu jest tło inne? Na co mam w tym momencie patrzeć, jak nie na alkohol, który masz w rękach? Wiem, okej, okay, satyra, przyznajmy, okej, okay, śmieszne, no mówię, no ja z trudem jak jestem w stanie pohamować w ogóle śmiech, haha, przyznaję, bardzo śmieszny film. Jak już otarliśmy łzy, tak, ze śmiechu, no to i przyznaliśmy, że jest to satyra,
to co to jest jak nie alkohol? Którego podobno nie ma na twoim kanale, Marcin. Teraz przechodzimy do najważniejszych argumentów w moją stronę, że nagrywałem te dzieci. Gdybyś obejrzała Prostracja, chociaż jeden, może kilka filmów, to byś wiedziała, że te dzieci się pojawiają. I nie, nie są speszone. Oczywiście ty sobie tak dopowiadasz, mówisz tak widzom, nie są speszone. Myślę, że teraz wszyscy powinniśmy przypomnieć Marcinowi Mazurowi jego słowa, w których powiedział, że każdy ma inne zdanie i każdego punkt widzenia jest zupełnie inny. Według mnie również dzieci były speszone i nie bardzo chciały udzielać jakiegoś tam wywiadu i nie bardzo chciały opowiadać o całej sytuacji, szczególnie, że Marcin Mazur nalegał, żeby one porozmawiały o tej nadsu, bo wiecie... Goła. To były dzieci. O ja! Mogę ci dużo rzeczy podpowiedzieć. I oglądamy razem filmik, czy nie? Nie. Nie będziemy oglądać. Przecież to nic nie będę oglądał. Jak to nie będziesz ze mną oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. Marcinie, spokojnie, ja wiem, że chciałeś być cool tato, jak wspomniałem wcześniej, ale również wspomniałem, że jeśli chcesz już być tym cool tatą, obejrzyj sobie z synami Rambo Pierwsza Krew ze Stallonem i zamów do tego kebaba. Sprite'a się napijcie, nie zachowuj się jak najewny wujek na weselu. Teraz mi się w głowie przypomniała kolejny jakiś taki młody chłopaczek, chyba 2000 ma subskrypcji, nagrał film o mnie i tak dalej, mu zaproponowałem. No nie, nie, no ja już nagrałem, nie będziemy rozmawiać. Byłem ostatnio na live'ie z Pasińskiego, no i jestem, okej, fajnie się zachował, że dał mi się wypowiedzieć i tak dalej, no ale mówię, dobra, to porozmawiamy na Discordzie. No nie, nie, nie. No i... No, ludzie, no. Namawianie na rozmowę nie będę już komentował i absolutnie nie chodzi o strach. Każdy ma prawo odmówić rozmowy komukolwiek. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na przekręcenie mojego nazwiska. Na kolejnym live'ie znów pojawił się Marcin Mazur i powiedział, że w następnym filmie, który publikuje, przekręcił moje nazwisko. I powiedziałem sobie spoko, ponieważ pomyślałem sobie, że powiedział Zypiński, Supiński, Sypiński, Zbyszyński, ale jeśli robisz poważny, godzinny materiał, gdzie chcesz skupić uwagę odbiorców na rzeczach, na które wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę i przekręcasz moje nazwisko w sposób spasiński, to myślę, że znalazłem kolejny powód, by z tobą nie rozmawiać. Cytując klasyka, to teraz w sumie nawet nie wiem, czy chciałbym ubić z tobą muchę w kiblu. Marcinie. Dwa dni później Marcin na swój kanał wrzucił kolejny film, którego już komentować nie będę, aczkolwiek nosi on tytuł Dlaczego nie szanujemy youtuberów? I myślę, że to nie jest tak, że nie szanujemy youtuberów. My nie szanujemy konkretnych youtuberów. Jak robię jakieś wtrącenie podczas montażu, to zapewne albo coś się stało, albo chcę o czymś pogadać, albo chcę coś wtrącić. Dwa dni później, po wspomnianym przed chwilą filmie, zrobiłem faktyczną transmisję na żywo, gdzie komentowaliśmy ten długi, godzinny film o Prostracji i oczywiście pojawił się Marcin Mazur, gdzie przez 2 godziny nalegał, żeby ze mną porozmawiać. Mówił, że jestem tchórzem, ponieważ nie chcę tego robić. Mówił, że jestem żałosny, mówił, że jestem manipulatorem. Ostatecznie powiedziałem sobie, dobra, mimo że wiem, że tą rozmową do niczego nie dojdziemy, zróbmy to. Skoro 40-letni facet przez 2 godziny pisze mi, że chce ze mną porozmawiać, dobrze, nie stracimy nic poza naszym cennym czasem. No cóż, jak się okazało, miałem rację. Przez godzinę rozmowy nie doszliśmy do niczego. Marcin Mazur bardzo usilnie starał się, żebym powiedział jakieś rzeczy, które pewnie pasowałyby mu do filmu. Chciał bardzo sprawić, żebym ja gdzieś tam popełnił błąd, ale ostatecznie chyba był bardzo niezadowolony, ponieważ ta rozmowa nie przebiegła po jego myśli. Jeśli ktoś jest bardzo cierpliwy, ewentualnie jeśli ktoś szuka czegoś, do czego mógłby zasnąć, to link do tej całej rozmowy macie w opisie, może w przypiętym komentarzu. W opisie będzie na pewno, ponieważ nie mam ochoty zaśmiecać sobie kanału tak bezwartościową rozmową, jaką przeprowadziłem z Marcinem Mazurem. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, no to niech sobie po prostu włączy, gdzieś tam odpali, pójdzie gdzieś z psem, zapomni wyłączyć. To będzie w sumie najlepsze, co zrobicie, jeśli chodzi o wysłuchanie tej rozmowy. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, na którym wrzucam stare zdjęcia z analoga, to znaczy nowe zdjęcia, ale wyglądają jak stare. Poza tym informuję o wszystkich rzeczach związanych z YouTube'em. Tu macie oczywiście kod Ancymony na gabinecie, 10% zniżki na cały asortyment. Polecam smaki standardowo Lime and Lemon oraz Watermelon, które smakują jak one rzadka w proszku. Discord w przypiętym komentarzu. Tyle ode mnie, pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i bye.
będę miał 42 lata i będę nagrywał takie filmy, to śmiało napiszcie mi, żebym usunął kanał, okej? Okay?